Cześć moi drodzy, z tej strony LEGOFANKA. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy sobie magazyn LEGO City, pierwszy numer na 2017 rok. Zapraszam Was wszystkich do oglądania. Tak się prezentuje okładka. Oczywiście mamy naszych rabusi oraz policjantów. W środku spis treści, reklamy, zabawy, komiks. Szczerze mówiąc, ten magazyn będzie miał jeszcze niższy poziom, jeśli chodzi o treści, niż poprzednie, więc pozwolę go sobie w środku nie opisywać, bo tak naprawdę zajmujemy się klockami LEGO, a nie środkiem. No i oczywiście otrzymujemy tutaj plakaciki, wiadomość o magazynie Ninjago, na pewno cię kupię, oraz Scooby-Doo, dzięki. O, zakochany. Dobrze, oczywiście mamy zabawy, komiksik. Tutaj mamy chaos z mieście City, czyli reklama zestawów. Tutaj mamy tak. Tu pewnie nie. Tu też jest komiks. Ale przed tym komiksem jest konkurs. Jeśli są te konkursy SMS-owe, to wam naprawdę nie polecam, bo nigdy nic nie wygracie. Tutaj też macie konkurs. No i wiadomość o magazynie z klejem, którego recenzję znajdziecie na moim kanale. No i tutaj mam wiadomość, co w tym numerze oraz co 21 kwietnia. Reklama jest w kształcie maski Batmana. Tak prezentuje się pierwsza strona, jest to maska. Z drugiej mamy zabawy z Harley Quinn, Pingwinem oraz Jokerem. Dalej też czekają na zabawy. Nie zapomnijmy też o spisie zestawów. Myślę, że jakiś dla Was zrecenzuję. Jak przystało na LEGO, wlepią nam promocję zestawów z DC Comics Supergirl. Z drugiej strony bardziej animowany plakacik. Oraz oczywiście informacje o bohaterach i złoczyńcach. Batmanie, Batgirl, Robinie, Harley Quinn, Pingwinie oraz Jokerze. Nasze opakowanie dwóch figurek oraz oczywiście od tyłu. Do zestawu otrzymujemy dwie figurki oraz akcesoria. Kajdanki. 300 zł. Oj, mogą sobie dużo za to kupić. Latarkę. Coś dla włamywacza. I krótko falówkę. Zacznijmy może od policjanta, który ma znaną już nam dobrze czapkę. Tym razem z nadrukiem. Głowa jest znana nam z LEGO City. Ma ona oczywiście brodę. Jeśli chodzi o strój, komendant jest ubrany bardzo ładnie. No i oczywiście ma nadruki z tyłu i z przodu torsu. Zajmijmy się drugim faciem, czyli złodziaszkiem, który widać, że coś zmalował. Mamy pędzelek z tyłu. No i oczywiście jego nóżki są nadrukowane, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mam czapeczkę złodziejską oraz oczywiście spodnie robocze. Główka jest nadrukowana troszkę jak u Lloyda Garmadona z Ninjago, ale to tutaj wygląda świetnie. Chodź. Magazyn kosztował mnie 12 zł. Otrzymałam dwie minifigurki, multum akcesoriów oraz oczywiście reklamę z Batmana. Czy było warto? Oczywiście, że tak. Figurka 6 zł plus multum akcesorium. Jeszcze nigdy tyle nie widziałam w żadnym polibagu za 12 zł. A więc czy się opłaca? Oczywiście, że tak. Myślę, że ocena będzie 9,5 na 10, ponieważ magazyny mogły być po 10 zł, a kolejny numer będzie bardzo, bardzo słaby według mnie w porównaniu do tego. A więc wy kupiliście czy nie? Napiszcie w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!